Słuchajcie, niestety musiałam przerwać, bo tam były rozmowy, musiałam powiedzieć im, żeby byli ciszej, jak słuchajcie, wagoni się układają w komplet, ale ten niestety musiał odrzucić, jak widzicie, wybad 3, ale będę musiał wybrać nową. No niestety, jak słuchajcie widzowie, nie spróbuję jeszcze pociąg tej zrobić, ale jest za bardzo dobry pomysł, więc... Musimy tylko wsiąść do tego pociągu. Dobra, jedź. Teraz słuchajcie, mamy pociąg gotowy. Ej, nie tędy pociągu, nie tędy, nie tędy. Gdzie jesteś? O nie, wypatrzy, no nie to, nie tylko to. Ja lubimy tak wypadków, no. Ale niestety wypadł. Słuchajcie, niestety... Muszę zbudować nowy tor. Zaczynamy od tego, dobra. Tutaj. I zaczynamy od normalnych torów. Ciach, ciach, ciach. Dobra, i już tutaj takie coś, taki coś. Nie, może nie dawajmy jeszcze takiego czegoś. Jakby normalne tory, dobra, ciach, ciach. Ej, Wiktor, przeszkadzasz. Słuchajcie, tu był kanion, rozwalał się. Ale Wiktor, jest do ciebie wiadomość. Nie pisz niczego, bo ja teraz ja buduję. Ja nie piszę, tylko kładę samą tabliczkę, że to będzie oznaczało, że niestety moi widzowie, ale no wypada z szyn. No wiem, niestety. Że musi być stop, czyli... Dobra, słuchajcie, zrobimy takie, trochę tak pod górkę. I tu już robię taki skręt. Słuchaj, tam pies szczeka i muszę przerwać. No słuchajcie, pies się tu, więc muszę niestety przerwać. Niestety, bo tam pies szczeka. Słuchajcie, pies przestał szczekać, a tam nadal szczeka. Jak słuchajcie, dalej idziemy już z tą pracą. Jak słuchajcie, tu już będzie... Tak hardkorowo, jak słuchajcie, tutaj kładziemy szyny, które będą przyspieszać ten pociąg. Słuchajcie, tutaj muszę zniszczyć. I w pobliżu muszę zasiać kilka drzew. Albo nie, bo to będzie taki pustynny towarowy pociąg. Patrzcie. Tu już będzie taki zjazd w dół. I patrzcie, jaką teraz tu zbudowałam. Taką, że odtąd nawet jest. Nad przepaścią, no patrz. A ja patrzcie. Daję klientów, czyli menadżerów. Tak. Ta tabliczka. Co to jest? Tak, słuchajcie. Tutaj też zrobimy taki rozjazd w dół. I tutaj takie... coś. Jak słuchajcie, tutaj spanujemy i dajemy takie latarenki, które będą zasilać. Ta druga pochodnia nas nie obchodzi. I patrzcie, zbudowałam taką trasę. I patrz, jak ona no, normalnie długo idzie, więc słuchajcie, w pobliżu muszę jeszcze zrobić taki most, który będzie przebiegał nad... Już tak wiem, jak słuchajcie, most najlepiej zrobić z drewna, patrzcie, ja zrobię taki most. Na którym ma być coś takiego, taka powierzchnia. Ciach. Takie, no patrzcie. Wiktor tam wołał jakąś właśnie komendę. Słuchajcie. Tutaj zrobię taki ten. Oświetliłem, bo jest ciemno. Sprawdzę, no. Jest ciemnica, widzicie. No patrzcie, no normalnie Wiktor, Wiktora jest ciemno. I patrzcie, słuchajcie, tutaj robimy taką podeszwę. Tutaj właśnie robimy taką brutalną ścianę, ale to może być trochę ciasne. Więc nie wiem, jak to przez co się pociąg przemieści, ale może być takie, jak jest. Ciach, ciach i ciach. Tak coś. To jest patrzcie. Ogród kaktusów. No,
Przez taki ogród, jak Wiktor ma, to będzie też przebiegał mój most. I tak tutaj otaczamy, tak wygląda. Trochę dziwnie wygląda, ale także dużo. I on nieźle wygląda. Tak jak taka budkowa chatka, słuchajcie. To jest bardzo dobra moja rada. To ja jeszcze dobuduję. Słuchajcie, zbudowałam identyczne. Więc jak słuchajcie, tylko tu zrobię taki przebieg torów. I słuchajcie, i tutaj będzie skręt. Już będzie takie turbulencja. Słuchajcie, patrzcie. Ciach, 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 ciach. I tu już będzie taki zakręt normalny. A nie, bo tu tory nie skręcają się, więc na razie skręci taki pociąg. Dla chętnych. No. I właśnie jak słuchajcie, pociąg musi być przerwany. I on musi tak tu biec. I właśnie tutaj tak rozjechać się z całej siły. I patrzcie, jak bardzo daleko już wzniosłem swoją trasę. Teraz będziemy spanować pierwsze pociągi. Tylko użyję kontrolki, żeby uaktywnić te tory. Zajdzie będzie taka proca, którą zaraz zasilę na redstone. O, widzicie, taki park. No, taki chyba nie dla mnie. Chyba tylko takie tory, które przyspieszają, takie zasilające. I patrzcie, to, patrzcie jak bardzo dużo razy już przebiega moja trasa, patrzcie. Ona zaraz zawróci i zaraz odpalę TNT i ja wyburzę tą całą tu górę. No i właśnie będzie taki tunel górny. Ja tutaj też już nawet skręca. No fajny parkour, ale dla chętnych. No tak, dla chętnych może być. Tu się pokują, to trochę niebezpieczne, powiem wam, lepiej tego nie róbcie naszego. Ale... No jak słuchajcie, patrzcie. Słuchajcie, patrzcie. Zapamiętajcie, że wszelkie prawa do filmu są zastrzeżone. I słuchajcie tutaj. Bez wulgaryzmów, pamiętajcie. Niedługo będą święta, więc to jest w tym roku ostatni film z Minecrafta. Może nie ostatni, ale to jest już 7 film z serii Minecraft. Minecraft. Pisze się Minecraft, ale to Minecraft. O, zobaczcie. Zrobię karty. No, i patrz jak dużo właśnie razy, no a to będzie taki super tunel dla pociągów. I słuchajcie, patrz jak przebiega tu już mój pociąg. Patrzcie, tory kolejowe przebiegają praktycznie ileś tam normalnie. Dobra, tutaj omijamy. Będzie taki kanionik. A nie, bo tak tory się nie układam, to... a nie, bo one tu spadają, bo jest taki urok, jak słuchaj, tutaj będzie takie... Jeszcze taka muszę tu dołożyć kaktus. Podwyżka. I słuchajcie, tu idzie w dół i już pociąg będzie taki ciasny, jak słuchajcie. Więc muszę tutaj ręką trochę zniszczyć bloków. Właśnie ten pociąg pójdzie w karły. Czyli właśnie tutaj właśnie ten wyburzę tutaj całą ścianę, ale muszę jeszcze wziąć TNT tam, aby od tamtej strony wywaliło tą ścianę. Więc jak słuchajcie, biorę TNT, tam idę już obsadać tą ścianę. Popatrzcie, od tego szanku rozpocznę. No to załatamy tą całą dziurę dynamitem. Rozłatamy właśnie ten poziom, jak słuchajcie. Już stawiam pochodnie. Nie, bo tak już zasilam, to jest problem, dobra. Słuchajcie. Słuchajcie.
Jak ktoś spadnie, to będzie tak. A nie, bo tu dzieci mi wbucha, no to jak słuchajcie. Muszę zmienić w ustawieniach, żeby właśnie. Żeby właśnie TNT wybuchało. Patrzcie, TNT wybucha. Baseball zrobiony. Słuchajcie, uwaga, uwaga. No jakoś nie wybucha, no patrzcie. A, już się odpaliło. Uwaga, niszczymy szybko pochodnie. Uwaga. I patrzcie. Uwaliło trochę. I tylko włączę te dropy, żeby ich nie było. A fajnie tak. No fajny trochę, Wiktor, ale nie skorzystam. No. Łupy to z mobów nie. To z łupów to mogą być. Co robisz? Ustawienia. No robię painful, żeby zniknęły te bloki. Dobra, surowce z bloków. Jak to spłynie, to będzie masa. No, słuchajcie, tu one mogą zostać. One i tak nie trafią do mojego ekwipunku. Więc słuchajcie, jeszcze dwa TNT. Możesz przerwać, bo tylko muszę TNT i zapalniczka. No może jak chcesz, to pochodnia, bo pochodnia szybciej. Też nie słuchajcie. Pochodnie? No nie wiem, gdzie ty jesteś, a poza tym jestem bardzo daleko. Szybciutko mogę poprosić mamę? No, za chwilę zacznę nagrywać. Nie muszę przerwać widzowie. Słuchajcie, tutaj blok się zaciął przed chwilą. I jak słuchajcie, chyba tu było dwóch. A ja już wysadziłem dwie warstwy góry. Dwie warstwy TNT, patrzcie. Niestety widzowie potrzebuje krzesi. No, niestety muszę przerwać nagrania. Słuchajcie, po tak długiej przerwie właśnie już... Bardzo wysadziłem dużo. I patrzcie, ile ładunków tu już stawiam, patrzcie. Będzie eksplozja podejmowania. A co, patrzcie, kominek. No, bardzo ładny. Ale już się płonie. Patrzcie. I uwaga, teraz zapalam. Bardzo ważny moment. Jakby musieliście widzieć, widzowie. Patrzcie, TNT. Patrzcie. Najpierw Wiktora, patrz, nawet mi wybuchło w twarz. Dobra, teraz zobaczcie, trzeba się dokopać do trasy numer 300. Właśnie nasza trasa kolejowa już się ciągnie tak dużo. Tak długo się ciągnie, że nawet zaraz wolni pociąg. I tylko zrobię wolną przestrzeń. Dobuduję tylko. Słuchajcie. Taki wjazd. Słuchajcie. Widzowie. Słuchajcie, patrzcie, zrobię taki schodowy zjazd. I słuchajcie, teraz zrobię taki zjazd w dół. Właśnie to teraz będzie taki hyper helper. Słuchajcie, tutaj już zostawiłem pochodnie 3 i właśnie pociąg pojedzie z maksymalną prędkością. A tam jeszcze buduje się ta trasa. A ta trasa trwa dokładnie już odtąd. I już przechodzi przez ten kanion, no patrzcie, nawet już tam widać. A ja może tą połowę zamknąć, na dole wypełnić wodą, żeby ładnie układała się w kąty. Jeszcze do tego zasieję kilka drzew, a tu już jeszcze te bloki, bo będą przeszkadzać. Ja tutaj rum. A do kominka to tam nie. No. Ale wiesz, że możecie się wybuchnąć. No i co z tego? O to chodzi, żeby to aż do samego bedroka. O to trzeba wiedzieć. No. Więc to tam ma swoje plany. A ja normalnie tutaj robię taki techniczny budynek. Ale właśnie jest bardzo ważna wiadomość.
raz dobiłem stówkę, bo moja mama założyła, że mam 98 stów, jak słuchajcie. Na pewno dzięki temu dobiliście stówkę, że chyba będzie specjalna stówka na 100 subskrypcji. I jeszcze właśnie tutaj obciąłem właśnie ten narożnik. Jeszcze dwa obecne. O nie, słuchajcie, wzięło się na to raz. No dobrze, patrzcie jakie sopy tutaj są. To właśnie, patrzcie, tak powstało to wszystko, widzicie? To jest taki próg skamienny. Właśnie to będzie taki strumyczek, taki malutki strumyczek. Jak słuchajcie, tutaj idziemy z Lagalina, słuchajcie. Patrzcie. Ciach. I bardzo jest taki rów. Tu jest taki rów. Taki utworzył się. I patrzcie. Tu już jest taki problem mały. Słuchajcie. Nawet się zlagował, przecież nie wiem, wzory mój Minecraft. Jak słuchajcie, tu pozostają takie dwa tory i będzie już takie przyspieszenie. Do dirtu? No tak, do dirtu. A ja biorę się zapisać za nie. Dobra. Teraz jeszcze dwie warstwy ładunków. Albo jeszcze tyle. Dobra, tyle umieściłem. Uwaga! Podpalam! Uwaga, Wiktor, podpalam! Patrzcie! Patrzcie! To! Mega! No! Mega! Mega, mega! I patrzcie tu! Nawet też wysadzę jeszcze górę, żeby był taki chór. Patrzcie tutaj, takie dwa wysadzę tylko. To będzie taki idealny kanion. I słuchajcie, patrzcie, będzie kanion chyba Baham. Jak słuchajcie, tutaj jeszcze też wysadzę tak do końca, żeby to była próżnia. To będzie taki most, który będzie miał belki. A ja będzie nagrywam vloga. Jak słuchajcie, wykopię taką dziurę. To nam zajmie bardzo dużo kopania. Dobra, to może być dotąd. Słuchajcie, to będzie taki duży ładunek. Taka duża masakra łada. Będzie teksanie. No teksanie. Patrzcie. Tu już wypełniam pięty. Chyba to będzie taka pustynia. Śmierć. Może nie śmierci, ale właśnie tutaj będzie jechał, bo tutaj będzie się ciągnęła trasa kolejowa. Ja też zrobię taki dworzec, taki drewniany. Sobie też zrobię. Patrzcie, to jest taka nowoczesna technologia. Patrzcie. Patrzcie, mamy RHT, czyli mamy wszystko na plejku. Dobra, ciach. Nie wiem, to... O, teraz się zapaliło. Słuchajcie, to się mnie zasiąg. I patrzcie, jara się, patrzcie, jara się tej. I wykopało mi taką dziurę. O! Zobaczcie. No. Ja zrobię taką na hel. Widzicie to, co ja? Wyjarało się. No, jara się tej. Dobra, ciach, ciach. Dobra, uwaga. Patrz, jaka wieża. Dobra, do tej połowy. Eksplodowało. Dlatego tutaj przysięgnę. A nie, bo tak się nie zasila. Dobra. Trzeba tak. No nie wierzę, nie sięgło. Musimy zrobić to z desek. Dobra, i je szybko zniszczyć. I patrzcie. Te sople zbogaciły to, patrzcie. Teraz tylko trzeba
wykopać i załatać tę dziurę. Teksani nie będą wierzyli. No, Teksani nawet nie zauważył, że jesteśmy w teksańskim kraju, w Minecrafcie, jak się nazywa. Jak słuchacie, tutaj wstawiliśmy wszędzie to UHT. Uwaga, i teraz jest ten ważny moment, kiedy ja podpalam. Patrzcie, jara się. Słuchajcie, bardzo słabo się było, więc spróbujemy w tym. No, a nie. Bo z tego podpalimy. O! Patrzcie, tak. Patrzcie, jara się tej, patrzcie. I patrzcie teraz, patrzcie, tu jest ten. Koleja. No. A zobaczcie, tam było coś. O, widzicie? No, patrzcie, nawet, patrzcie, tutaj goście spadli. Ty, bezdomny. Chcesz się przyjechać kolejką? Niedługo to już otworzy się. Niestety trochę. Słuchajcie, to jest już ostatni klip. Jak słuchajcie, bierzemy się za budowę, jak słuchajcie. Budujemy, patrzcie. Budujemy tutaj od tego, gdzie już byliśmy. Tylko rozstawi wagony. I patrzcie. Tutaj właśnie ta trasa biegnie z napędem. I patrzcie. Tu tak strasznie leci. I właśnie zaraz będzie na punkcie. Chcecie fajerbeki. No, słuchajcie, tylko musimy tutaj obtłoczyć. Słuchajcie, tutaj to zostanie to wszystko wypełnione wodą, słuchajcie. To wszystko zostanie wypełnione właśnie wodą. Jak słuchajcie, zbliżamy się do kierunku tego tu zniszczę. Nie masz co? Nie masz pieniędzy, ty biedaku mój mały. No, słuchajcie. Jedziemy. Zobacz. I patrzcie, tu już nawet będzie turbo. Patrzcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patrzcie, 6 turbulencji. Patrzcie, to teraz pociąg pojedzie z taką super prędkością. No widzicie, patrzcie, tutaj będzie taki pociąg. I patrzcie, jak ta trasa się już ciągnie, patrzcie. Ona będzie się ciągła dokładnie do tamtąd, właśnie, do dworca. Będzie się ciągnąć, a ja bardzo chcę uzyskać taki efekt, aby to wypełnić wodą, a później będę to prezentował, więc liczcie na to widzowie, aby ta seria ustała. A Wiktor robi kolejną papkę z tym. Słuchajcie. Wow. Boskie. Teraz właśnie będziemy właśnie kruczyć te bloki. Słuchajcie, będziemy je skracać o 1 mm. Słuchajcie, patrzcie, o jeden blok skracamy, patrzcie. I tu właśnie ten właśnie to już podjedzie tu na górkę i pojedzie tak w dół. A tu tylko zabuduję, bo właśnie może się zawalić. Właśnie tutaj zabuduję. A zaraz tu już będzie peron i ta. Właśnie coś takiego, że pociąg zatrzyma się. I jak słuchajcie, zaraz kończymy naszą trasę. No zobaczcie, jak tutaj idziemy już tym glizdorem. Patrzcie. Już właśnie koniec jest tych pal mostowych. Więc właśnie to odłożymy. I teraz tam, gdzie skończyliśmy, to bierzemy i jedziemy. I jeszcze tutaj... Niestety muszę też to. Dobra. Słuchajcie, właśnie już buduję teren naszej trasy. Jak słuchajcie, tutaj robimy już takie tory normalne. I słuchajcie, ta mapa będzie tak szybka, taka, że nawet będzie festive. I słuchajcie, to będzie taka stacja prędkości, bo
Tak słuchajcie, tutaj musimy jeszcze odróżnić. I może nie. Klawiszami. Albo gałkami, dobra. I tu postawić z takich stron pochodnie. Z tej ma się też naciągnąć. I słuchajcie, robimy zasilnik. Teraz słuchajcie, robimy on, off. I słuchajcie, tu już się zmienia nastawienie, słuchajcie. Tu będą ponownie już te tory. A pociąg się przyspieszy jak nigdy dokąd. No właśnie. No. Akurat właśnie tą linią będzie jeździł tylko towarowe. I jak słuchajcie, bardzo chcemy, żeby pociąg się zatrzymał na stacji. Jak słuchajcie, tutaj jest tak ciemno. Ten blok tutaj rozwalamy. Jak słuchajcie, bo nie wiedziałam, co z nim zrobić. A tu jest stacja prędkości, słuchajcie. Tutaj stawiamy właśnie już tory speed, takie szybkie. I słuchajcie. Tutaj wysiadka jest. Tak. Moja najlepsza jest to teraz kolejowa, bo jest długa. Będzie przebiegać przez próżniową. Przez próżniowy stawek. Bo nie wierzę, tu dałem. Jak słuchajcie, to teraz tu górę właśnie się wznosi. I słuchajcie, tu już idzie prosto, prosto. Jak słuchajcie, teraz będzie tutaj taki jeden darmowy punkt przyspieszenia. I słuchajcie, tu już zrobiłem tak minimalnie, jeden na jeden trasę. Słuchajcie, z przepaść muszę dołożyć deski. No tak jak ja. No. I słuchajcie, tu już dobudujemy. Wagonik. I jak słuchajcie, to jest taki zakręt, który się zmienia. Tak jeden na jeden. I tu właśnie obok tego jest trasa, tu kolejna przepaść, ohoho, jak tu jest, jak tu jest. Tutaj już będzie takie dwudarmowe przyspieszenie. I danie pochodni na zamienienie. I słuchajcie, tu... O nie, wie, że postawiłem pociąg, o nie. Słuchajcie, zrespiłem przypadkowo przez przypadek pociąg. Jak słuchajcie, już go tu nie ma, patrzcie. A nie, on jest. No dalej, idź pociągu! Mam ciebie dość! Ja to niestety zniszczę te tory. Ale on nie spada, no. Co za pociąg, no. No pociągu. Muszę niestety oczyścić drogę, bo... Jak słuchajcie, pociąg się zrespił i autor zrobił to, że nie można go zabić. Niestety muszę zrobić taką dziurę wielką. Ale już teraz starczy, już teraz starczy. Słuchajcie, starczy. No tak, ale właśnie to jest idealnie, właśnie idealny pomysł. Tutaj zatkamy. Słuchajcie. Damy. Właśnie to będzie taki podwójny głos, słuchajcie. Pociąg i tak się przydał do tej atrakcji. Więc może być bardzo super i raźny. Jak słuchajcie. Tutaj jedziemy, jedziemy. Dobra, dwa bloki. I już koniec trasy, jak słuchajcie. Już tutaj robię taką barierę. Taką barierkę, tam też dobuduję. Jak słuchajcie, trasa skończona, jak słuchajcie, tylko tu dobuduję taki właśnie taki sześcioblokowy peron. I patrzcie, trasa skończona, jak słuchajcie, widzowie.
patrzcie, przebiega przez takie coś i ma takie państwo normalne, więc teraz będziemy testować, ale jeszcze musimy usunąć kilka bloków. Będzie nam przeszkadzać. A ja zrobię dzień, żeby było lepiej widać. No to może od razu zrobię już dzień. Dobra, może, dobra, już jest dzień. I patrzcie, tutaj tylko rozkopię tylko. Patrzcie. Patrzcie, rozbiję. Patrzcie, rozbiłem te bloki. I patrzcie, trasa skończona. Lajkuję i patrzcie, patrzcie. Widzicie? Patrzcie, tak przebiega ta cała trasa kolejowa. Jeszcze tutaj te skrajne bloki umieszczę. Jak słuchajcie, tutaj umieszczę te skrajne bloki, takie skrajne. I jak słuchajcie, patrzcie, tutaj był taki skraj, taki skate'owy skraj. Słuchajcie, to był taki skate'owy skraj. I patrzcie, patrzcie, widzicie? Zrobiłem już tutaj technologię. I tylko tutaj utnę kawałek tego. Właśnie tutaj robię taki kar. I słuchajcie, patrzcie, patrzcie, widzicie? Jest już taka przestrzeń. I patrzcie, wszystko jest zrobione, patrzcie. Patrzcie, cała, dosłownie cała trasa kolejowa jest już gotowa. A zaraz na tej linii... Coś mi tu dziwne nie patrzy. Widzisz, Wiktor? Tak, ale widzisz, robiłem samą linię kolejową. Drewno potrzebuje głupia ta koleja, nie umiem to robić. No wiem. Już, 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 daję ci co drewno. Co jest potrzebne? Drewienko ci daję, już. Dobra, masz drewienko. I patrzcie, patrzcie, widzicie? Tak wygląda już ta trasa kolejowa. Ja właśnie tutaj się żegnam z wami na pewno. Jak słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Jak słuchajcie, mam gdzieś ten skin. Żegnam się z wami, Lama. Jak słuchajcie, trzymajcie się. No tam przepraszam, to był remont, malutki mini remoncik. Więc jak słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I cześć! Nie zapomnijcie jeszcze łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Jeszcze wam dajcie 8 singli, więc żegnam się z wami, z Wiktorem i widzimy się w jakimś materiale. Luba!